Siemanko. Jakiś czas temu pokazaliśmy wam, jak pracujemy na planie historii bez cenzury, ale historia bez cenzury to już nie tylko odcinki, ale też książki, jak pewnie dobrze wiecie. Jakiś czas temu ukazała się trzecia część, tym razem poświęcona Polakom na II wojnie światowej. Kamil potowarzyszy mi przez 3 dni, żebyście mogli zobaczyć z kolei, jak wygląda ta trasa promocyjna. Będzie mi bardzo miło was gościć, no ale wiecie, no... Jest Kamil, więc nie wiadomo, co się stanie. Najbliższy plan jest taki, że pójdziemy coś zjeść. Dzień dobry, Kraków. Ja już jestem na zapleczu. Za 17 minut do was przyjdę i będę miał przyjemność ogromną się z wami znowu spotkać. Do zobaczenia. Zawsze przed wyjściem, kilkanaście minut, cicho, cichutko, zawsze przed wyjściem staram się nagrać taki krótki filmik, wielu z was widziało go już na Osi Czasu, na Instagramie, jak coś to zapraszam, link być może znajdziecie w opisie. I tak wyglądają te ostatnie chwile przed wyjściem, odrobinę się stresuję, bo to jest zawsze duże przeżycie, ale z drugiej strony strasznie się ekscytuję i nie mogę się już doczekać. W tam sposób zmęczony, może ktoś się z was zastanawia, bo to jest bardzo pozytywna energia. Przychodzą sami przecież życzliwi mi ludzie i to jest ekstra ich spotkać na żywo, nie tylko w sekcji komentarzy. Ich, was spotkać na żywo, nie tylko w komentach. Wiem, że są takie spotkania, jak ktoś tam siedzi po prostu na dupie i podpisuje tylko te książki. Ja zawsze staram się jakoś tam wyjść do wszystkich, rękę uścisnąć, parę zdań chociaż zamienić, żeby to była taka interakcja, bo my jesteśmy wam strasznie wdzięczni i jak mogę, to będę te piony zbijał z wami, dopóki będziecie mieli na to ochotę. I teraz już bez spiny. Wcześniej nagrywałem przed spotkaniem, byłem troszeczkę zestresowany, bo zawsze jestem, ale po spotkaniu z dziką radością mogę nagrywać takie rzeczy na Instagrama. Dobry wieczór, Kraków. Już po spotkaniu było was mnóstwo, jak zawsze, i byliście świetni, jak zawsze. Mam nadzieję, że do następnego razu. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się. Bo faktycznie było ekstra. Okej. Trasie towarzyszą też wywiady. Teraz jesteśmy w Radiu Kraków, ale za moment ruszamy do Katowic. No ale wcześniej jeszcze pogadajmy sobie. No i po wywiadzie. Gazu do Katowic. Czasami bywa tak, że jest jakaś tęga obsuwa i nie mamy czasu, żeby zostawić na przykład rzeczy, tylko od razu musimy jechać na spotkanie. Tak jest właśnie teraz w Katowicach. Już jest chyba po wpół do, to pędzimy. Dzień dobry, Katowice, ale was jest dużo i ale jesteście głośno. Witam serdecznie. Opowiedzieć o pewnych wydarzeniach, które czasami na tych spotkaniach mają miejsce. Otóż, mimo że oczywiście nie po to tam przyjeżdżam, to mimo wszystko czasami dostaję od was naprawdę fantastyczne prezenty. Różnego rodzaju fanarty, pomysły na odcinki, czy na przykład rzeczy z Ricka i Mortiego, bo wyczailiście, że bardzo lubię tę kreskówkę. Szum, szum, ślipy, bum. Czasami zdarza się tak, że dostaję narysowane własne japy, czy to ołówkiem, czy na zdjęciu, i to jest w ogóle niesamowite. Aczkolwiek najbardziej do tej pory zaskoczył mnie prezent w Szczecinie, gdzie dwójka sympatycznych młodych ludzi dała mi chleb krojony na zakwasie. Dziękuję, zawiozłem do domu i zjadłem.
i już po spotkaniu w Katowicach, jak widzicie, musimy wychodzić już po zamknięciu Empiku, bo te spotkania trwają na tyle długo, bo jest was aż tyle, za co jestem niesamowicie wdzięczny. Poza tym ja bardzo też lubię te spotkania, bo zdarzają się też fantastyczne sytuacje i to nie tylko na tej trasie. Chodźmy w jakieś otwarte miejsce, to wam o tym wszystkim opowiem. Znaleźliśmy otwartą meksykańską knajpę. Nawiążę do tego, o czym powiedziałem wam już przed chwilą, że ja bardzo lubię te spotkania. Uwielbiam obserwować z wielką dumą, jaka się świetna społeczność wokół tego, co z Historią bez cenzury zrobiliśmy, wytworzyła. I absolutnie tutaj nie przesadzam, bo jak były te pierwsze spotkania przy pierwszej książce, to przychodzili faktycznie ludzie, którzy są tacy jak nasze statystyki, że w większości oglądają nas 18-35 lat, ale teraz od pewnego czasu zaczynają przychodzić ludzie ze swoimi dziećmi, albo ci młodsi zaczynają przeprowadzać swoich rodziców na te spotkania, żeby sobie posłuchali i zarażają ich oglądaniem naszego kanału i w ogóle zainteresowaniem historią. To jest fantastyczne, ale ja poza tym obserwuję w wielu przypadkach takie sytuacje, że jestem u was w danym mieście na przykład już trzeci raz i widzę poszczególne etapy w życiu. Na przykład ktoś przychodził jako para, za rok jako narzeczeństwo, a na przykład wczoraj była już parka, która jest małżeństwem. I świetnie jest was spotykać, brać udział po części w tym waszym prywatnym życiu. Ale są też bardzo wzruszające momenty, ale o tym może już we Wrocławiu, co? No i Mek, kolejny dzień, jesteśmy jeszcze w Katowicach, ale ruszamy do Wrocławia. Dzisiaj pociągiem, w sensie nie tym, tylko takim z przedziałami, no ale czas już się zbierać. Dzień dobry, już we Wrocławiu, nie jechało się nawet długo, ale zanim zostawimy rzeczy, to jeszcze pogadamy sobie w lokalnym radiu. Już po wywiadzie, wszystko od rana się działo w dość dużym biegu, jak to z reguły przy tych trasach, ale teraz jest kilka godzin takiego względnego luzu, żeby zostawić bagaż, no i może zjeść co nieco. Leciał jeszcze trochę, w końcu stwierdził, że czas pociągnąć za rączkę, a tu kurna nie ma rączki. To znaczy, chyba gdzieś, bo, ale spodochron mu się przekręcił i zmierzając na konfrontację z glebą, musiał gdzieś szukać tej cholernej rączki. W końcu udało się, znalazł, pociągnął, spodochron się rozłożył, ale nawet nie zdążył Krasnodębski odetchnąć, ponieważ zobaczył, że wprost na niego leci jakiś samolot i podejrzewam, że wtedy w jego organizmie rozpoczął się fantastyczny wyścig. Co pierwsze wybuchnie ze strachu, serce czy dupa. Ale okazało się, że na szczęście... Jest jeszcze coś, o czym wam muszę powiedzieć, coś, co mnie wzrusza absolutnie najmocniej. I to nie są tylko te momenty, jak na przykład sami wzruszeni opowiadacie o wyczynach członków waszej rodziny, o waszych przodkach, bo to też się zdarza, ale absolutnie fantastyczne dla mnie jest to, jak widzę, co się dzieje w kolejkach do podpisania książki. Na początku jest sztywno, ale w miarę upływu czasu coraz wyraźniej słyszę, jak się zawiązują nowe znajomości, tworzą się nowe ekipy. Ludzi, którzy wcześniej widzieli się tylko w sekcji komentarzy i zaczynają się jakieś rozmowy i kompletnie nowe znajomości. Czasami wydawałoby się abstrakcyjne. Raz na przykład, chyba to było w Warszawie, słyszałem chichoty już z daleka w kolejce. Okazało się, że młoda dziewczyna zaprzyjaźniła się z panią chyba ze 40 lat starszą od niej.
dobrze im się rozmawiało, no i jak przyszło do podpisania tej młodej dziewczynie, no to ona przyszła i powiedziała, wiesz co, no słuchaj, ja nie mam książki, nie mam hajsu, jestem studentką, tylko byśmy sobie zdjęcie strzeli. I mówię, weź w ogóle, daj spokój, nie tłumacz mi się z takich rzeczy. I gdzieś tam z zajpleców słyszę, no co ty mówisz, to czemu mi nie powiedziałaś, że nie masz książki? Oczywiście mówiła to ta starsza pani, wzięła tą książkę ze stolika, która tam leżała. Mówi, pan podpisze, ja zaraz pójdę ją kupić. No i ta dziewczyna też się szczerze wzruszyła. Tam dwie dziewczyny, między którymi było ze 40 lat później, słyszałem, że gdzieś tam poszły sobie razem na kawę. To jest świetne, że... Historia bez cenzury, ekipa Historii bez cenzury to już nie są tylko te tam osoby robiące w Lublinie program na YouTube'a, ale też i wy, fantastyczna społeczność, która się wokół tego wytworzyła i jestem z tego niepojęcie dumny i w imieniu całej ekipy, prosto, ale bardzo szczerze, serdecznie wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będzie się okazja spotkać.